traw moralny. Chciałabym na chwilę zatrzymać Państwa uwagę na zagadnieniu trawu moralnego, które jest bardzo ważne, bo otwiera oczy na wiele problemów. Traw moralny komplikuje wiele naszych ocen moralnych. W poważnym stopniu utrudnia mówienie o zasługach i winach moralnych. By wyjaśnić problem, posłużę się kilkoma eksperymentami myślowymi, które pomogą nam zrozumieć, czym jest traw moralny, jakie są jego typy oraz jakie są jego konsekwencje dla naszych ocen moralnych. Zanim przejdziemy do zapowiedzianych eksperymentów, kilka słów o samym eksperymencie myślowym i myślowym eksperymentowaniu. Eksperyment zwykle kojarzy się z naukami ścisłymi, biologią, chemią czy fizyką. Eksperymentowanie przywodzi nam na myśl jakieś specjalistyczne sprzęty, urządzenia, odczynniki, które zwykle kosztują masę pieniędzy. Filozofowie mają o wiele łatwiej niż biolodzy, chemicy czy fizycy, bo przeprowadzone przez nich eksperymenty są zupełnie darmowe. Wystarczy tylko dobrze rozwinięta wyobraźnia oraz naturalne zdolności rozumowania. Słowo naturalnie oczywiście nie oznacza tutaj wrodzone. Te zdolności muszą być poddane odpowiedniemu treningowi, do którego w tym nagraniu Państwa zachęcam. Eksperyment myślowy to badanie natury rzeczy w wyobraźni. Polega na przedstawieniu sobie jakiejś historii albo sytuacji i poddaniu jej dokładnej analizie w swojej wyobraźni. W trakcie takiego eksperymentu można tę sytuację dowolnie uzmieniać. Co to znaczy? No, wprowadzać jakieś dodatkowe elementy. W taki sposób, by unaocznić konkretne problemy, które chcemy podjąć, poddać analizie, a jeśli to możliwe, także rozwiązać. Kiedy pomyślimy o odpowiedzialności, to szybko dostrzeżemy, że warunkiem jej przypisywania jest świadome i wolne działanie. Wina i zasługa moralna muszą zakładać, że jakieś działanie było zamierzone, czyli intencjonalne, inaczej mówiąc chciane. A to, czy coś uczyniliśmy, czy też nie, powinno zależeć od naszej woli. Gdy dowiadujemy się, że ktoś nie chciał się zachować źle, nie uczynił czegoś rozmyślnie, z intencją skrzywdzenia kogoś, to często zapominamy o sprawie, stajemy się wyrozumiali, tłumaczymy, że tak naprawdę to nie jest jego wina. Gdy coś stało się przypadkiem, często mówimy, że to coś stało się niechcąco. I nie chcemy sami ponosić za to odpowiedzialności, ani obarczać odpowiedzialnością innych. I właśnie o roli przypadku w naszym życiu chciałabym powiedzieć nieco więcej. Traf moralny, o którym mam mówić szerzej, to inaczej przypadek, ślepy los, coś, na co nie mamy żadnego wpływu. A jednak może on głęboko wpływać na nasze życie, nasze wybory, przebieg naszego działania i jego konsekwencje, a nawet to, jacy jesteśmy. Uruchommy naszą wyobraźnię. Wyobraźmy sobie wesołego Franka, który bardzo lubi robić ludziom różne psikusy. Franek namawia kolegę Janka na jego zdaniem super zabawę. Rzuca skórkę od banana i z oddalenia obserwuje, czy ktoś się na niej potknie. Ciekawe, że ze sklepu za rogiem właśnie wybiega zamaskowany człowiek, a za nim ktoś jeszcze, kto strasznie krzyczy i wymachuje rękoma. Uciekinier przebiega obok chłopców i wywraca się na skórce od banana, dzięki czemu zostaje złapany. Wszyscy się bardzo emocjonują tą sytuacją. Okazuje się, że uciekinier to chuligan, który napadł na ekspedientkę w sklepie, poranił ją, a Franek, podrzucając skórkę od banana, pomógł schwytać łobuza. Wszyscy dziękują Frankowi, dostaje nawet paczkę cukierków i lody od właściciela sklepu. To jeszcze nie wszystko. Dla porównania, Janek, zachęcony przebiegiem tych zdarzeń, naśladuje Franka. Podkłada skórkę od banana i obserwuje, co tym razem się stanie. Zamiast złodzieja na skórkę nadeptuje starsza pani, która przewraca się, uderza głową o chodnik, traci przytomność i dodatkowo łamie sobie staw biodrowy. Konsekwencje są opłakane zarówno dla starszej pani, jak i dla Janka. Nikt nie chwali go za to, co uczynił. Nie ma też mowy o nagrodzie. Janek ma bardzo poważne kłopoty. Proszę zadać sobie pytanie. Czym tak naprawdę różniły się postępki Franka i Janka? Oba były głupawe, to fakt,
Dlaczego jednak skutkiem jednego z nich Franek został niemal uznany za bohatera? Prawdą jest, że pomógł schwytać przestępcę. Natomiast skutkiem drugiego, dokładnie takiego samego, Janek został uznany winnym krzywdy wyrządzonej zupełnie niewinnej, przypadkowej osobie, która długo będzie musiała ponosić bolesne tego konsekwencje. Czyny były przecież takie same, więc i wina powinna być taka sama. Dlaczego stało się inaczej? Można nawet powiedzieć, że Franek ma dużo więcej za uszami, bo zepsuł, czyli nakłonił Janka do tej głupawej zabawy, a jednak nikt nie traktuje go jako kogoś złego. Co najwyżej żartują sobie ze sposobu pochwycenia złodzieja. Natomiast Janek jest uznany za chuligana, który być może na trwałe pozbawił starszą panią możliwości samodzielnego poruszania się. Te same działania miały zupełnie inne skutki. Od czego to zależy? Czy chłopcy mieli w obu sytuacjach jakikolwiek wpływ na skutki swoich działań? To, kto wpadł na podrzuconą skórkę od banana, było kwestią przypadku, trafu, ślepego losu. Często niestety się tak zdarza, że skutki naszych działań nie do końca od nas zależą. Część z nich z pewnością możemy przewidzieć, części z pewnością nie. Niezbyt mądry przykład ze skórką od banana. Oczywiście nie ma nikogo zachęcać do takiego postępowania. Chodzi jedynie o uzmysłowienie sobie jednego z rodzaju trafu moralnego, z którym mamy do czynienia w realnym życiu. Nieprzewidywalnością i przypadkowością skutków naszych działań. Ale to nie jest jedyny typ trafu moralnego. Tym razem przenieśmy się do okresu II wojny światowej. Wyobraźmy sobie, że nasze miasto jest bombardowane, że tracimy dom, że mamy ostatni bochenek chleba. Siedzimy w jakimś schronie pośród innych ludzi. Wiemy, że jak podzielimy się z nimi jedzeniem, to zabraknie go dla naszych najbliższych. Nie chcę tutaj zadawać pytania o to, czy mamy prawo zachowywać resztki chleba jedynie dla siebie, gdy jesteśmy pośród ludzi głodnych. Gdy jest się sytym i bezpiecznym, odpowiedź jest łatwa. Inaczej, gdy znajdujemy się w sytuacji realnego zagrożenia życia. Rozpocznijmy odmiennianie. Przenieśmy się w wyobraźni do dzisiejszej Syrii, gdzie toczy się regularna wojna i głód realnie zagląda ludziom w oczy. Problem z naszego eksperymentu nie jest jedynie wyimaginowany. Postawmy sobie pytanie. Czym sobie zasłużyliśmy, że żyjemy tu i teraz w wolnej Polsce, w miarę dostatniej, i bezpiecznej. I nie musimy stawać przed moralnym dylematem nakarmienia swoich bliskich albo oddania ostatniej kromki chleba innym potrzebującym. Odpowiedź jest prosta. Niczym. To znowu przypadek. Traf, ślepy los sprawił, że mieliśmy to szczęście żyć w miejscu i czasie, który jest dla nas łaskawy. Nie jesteśmy tak kuszeni przez los, by dokonywać rzeczy strasznych, nieodwracalnie złych. To żadna nasza zasługa. Gdybyśmy się urodzili w gorszym czasie, być może nasza kondycja moralna byłaby zupełnie inna. Być może mielibyśmy na rękach krew. A tak jesteśmy fajnymi i życzliwymi ludźmi. To traf sytuacyjny bardzo determinuje nasz los. To, co czynimy? I jacy jesteśmy. Poza nieprzewidywalnymi skutkami naszych działań, nieprzewidywalnością czasu i miejsc, w jakie rzuca nas los, jest jeszcze wiele innych przypadków, które bezpośrednio wpływają na to, kim jesteśmy, konstytuują nas jako konkretne jednostki. To na przykład nasz temperament i liczne cechy osobowości, w które zostaliśmy wyposażeni przez naturę. Wprawdzie w jakiejś mierze można nad nimi popracować, coś zmienić, ale wiele z tego jest poza naszą wolą. Weźmy na przykład określony rodzaj układu nerwowego, słaby albo silny, który warunkuje posiadanie określonego typu temperamentu. Osobie o bardzo silnym typie układu nerwowego, takiemu na przykład cholerykowi, bardzo trudno zapanować nad sobą, być cierpliwym i zrównoważonym. A przecież te cechy w poważnym stopniu warunkują odpowiedzialne moralnie zachowanie.
w codziennym życiu. Z kolei osobie o słabym typie układu nerwowego, jak na przykład melancholik, nie jest łatwo wykazać się męstwem i odwagą, szybko reagując na sytuację, w której na przykład należy stanąć w obronie osoby atakowanej, słabszej. Niezależnie od wielości teorii osobowości, ich typologii, to kim jesteśmy, jaka jest nasza konstrukcja psychiczna, jest wypadkową wielu czynników. Część z nich ma charakter wrodzony. Część jest nabyta w interakcji z otoczeniem w procesie wychowawczym, który także nie jest wolny od różnych przypadków i zrządzeń losu. Traf moralny to ten czynnik, na który nie mamy wpływu, a zasadniczo wpływa na ocenę naszych działań i nas samych. Może działać korzystnie, do jakiegoś stopnia generując nasze zasługi i niekorzystnie generując różne winy. Traf moralny prowadzi do poważnych kłopotów w moralnym wartościowaniu. Jakkolwiek etycy nie próbowaliby z niego wybrnąć, natrafiają na poważne trudności. Część z nich, jak etycy moralnego sprawcy, w ocenie moralnej odpowiedzialności koncentrują się na intencjach, zamiarach sprawców. Inni, konsekwencjaliści, podkreślają wagę skutków działania, a jeszcze inni, formaliści, największą wagę przypisują rodzajowi dokonanych czynów. Traf moralny rozsadza każdy z zaproponowanych sposobów wartościowania moralnego, ponieważ głęboko wnika we wszystkie te czynniki brane pod uwagę w moralnej ocenie. Nasze intencje, konsekwencje naszych działań oraz sam rodzaj podejmowanych czynów. Zwracając uwagę na rolę i wagę trafu moralnego przypadku w naszym życiu, nie chcę powiedzieć, że na nic nie mamy wpływu. Jesteśmy jedynie marionetkami, których zachowanie animują jakieś tajemnicze, nienazwane siły. Co mogłoby oznaczać, że powinniśmy być pozbawieni jakiejkolwiek odpowiedzialności za nasze działanie. Bynajmniej. Chcę jedynie zwrócić uwagę na konieczność brania pod uwagę wpływu moralnego trafu, przypisując sobie różne zasługi i chełpiąc się nimi oraz zauważając innych przewinienia i srogo ich za nie ganiąc. Uświadomienie sobie, jak wiele jednocześnie zależy i nie zależy od nas samych, pozwala nam spojrzeć na siebie i innych z lekkiego dystansu, zatrzymać się i zmoderować nasze codzienne oceny moralne, powstrzymać się od potępiania kogokolwiek. Motywuje to także do zachowań pomocowych na rzecz tych, którym los nie sprzyjał. Tak łatwo znaleźć się na ich miejscu. Wystarczy nieszczęśliwy wypadek, zjadliwa choroba, nieodpowiedzialna polityka rządu. Pamiętajmy o ludziach, którym wiedzie się znacznie gorzej od nas, bo to nie zawsze jest ich wina, tak jak i to, że nam wiedzie się od nich lepiej. Po części jest to wina i zasługa niczyja, zrządzenia losu, który niestety dla niektórych bywa bardzo niesprawiedliwym.